Zmieniające się obrazy. Kościół wśród drzew. Rolnicy w ludowych strojach przy posiłku. Kobiety przed chałupą. Jedna trzyma na ręku niemowlę, druga wielką chałkę. Dziewczęta idące polną drogą. Na tle obrazu napisy. Stowarzyszenie Klucz w ramach programu Etnopolska 2021 zaprasza na cykl filmów o tematyce obrzędowej pod tytułem Czerpiąc z dziedzictwa przodków. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Znaki graficzne. Ministerstwa, Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Tytuł filmu Lany Poniedziałek. Świt. Dolinę między wzgórzami spowija mgła. Na niebie różowe smugi zorzy. Zza drzew wyłania się wschodzące słońce. Wiejskie obejście. W chałupie na łóżku przy ścianie ze świętymi obrazami śpią matka i ojciec rodziny. W kącie kuchnia węglowa zastawiona garnkami. W tej samej izbie na łóżku przy oknie śpią 13-letnie córki. Jedna w nogach leży w poprzek. Czwarta kilkuletnia śpi w drewnianym wózku. Ojciec i matka budzą się. Kogut przechadza się po kurniku. Ojciec siada, matka przeciera oczy. Zakrywa dłonią usta, ziewa. Kilkuletnia córeczka kuli się pod kraciastym kocem. Ojciec wkłada lniane spodnie. Matka i ojciec klęczą przy łóżku. Dwie córki unoszą głowy, zerkają na siebie, opadają na poduszkę. W łóżku rodziców śpi synek, około 10 lat. Ojciec bierze z kuchni gliniany garnek. Nalewa wody do emaliowanej miednicy, wprawionej w beczkę. Matka kuca przy kuchni. Kawałkiem drewna otwiera żeliwne drzwiczki. Rozgarnia żar. Ojciec nachyla się nad miednicą. Obmywa twarz wodą. Córki wciąż śpią. Ojciec siedzi na progu. Na stopach ma onuce. Wciąga czarne buty z cholewami. Ojciec przed domem. Zanurza w wodzie święconej kropidło z iglastych gałązek. Skrapia nim wodę w studni. Wyjmuje z koszyka krzyż z patyków przybrany bukszpanem, papierowymi kwiatami i wstążkami. Zatyka go w szparze nad drzwiami chałupy. Święci kropidłem krzyż i całą ścianę. Rusza przez podwórze z koszykiem w ręce. Do jasnych spodni i koszuli włożył czarną kamizelkę. Na głowie walcowata dziergana czapka magierka, kremowa z barwnymi szlakami. Ojciec w polu na zboczu wzgórza. Święci uprawy. Wtyka w ziemię udekorowany krzyż z patyków. Matka w czerwonej chustce na głowie, białej luźnej koszuli i marszczonej niebieskiej spódnicy zagląda do obory. Dorosła córka Jagna wchodzi do obory. Gładzi jedną z krów po grzbiecie. Tymczasem matka zagląda do kurnika. Na grzędzie stoi kogut. W oborze Jagna siedzi na zydlu, doi krowę. Mleko strzyka do wiaderka. Matka wypłasza ptactwo z kurnika na podwórze. W oborze trwa dojenie. Ojciec idzie w dół po zboczu wzgórza. Święci zielone uprawy. Z kurnika na podwórze wybiegają perliczki i kury. W oborze Jagna otrzepuje ręce. Ojciec idzie w górę po zboczu. Zostawia za sobą sterczący z ziemi krzyż z patyków. Jagna wychodzi z obory. Niesie drewniane wiaderko z mlekiem. W chałupie do izby zagląda uśmiechnięty nastolatek z kubkiem w ręce, syn sąsiadów. Gestem przywołuje dwóch braci. Wszyscy trzej skradają się do łóżka, na którym śpią dziewczęta. Jeden z braci pryska na ich głowy wodą z wiaderka, inny odchyla kołdrę.
Oblewa nogi śpiącej sąsiadki. Dziewczęta podrywają się. Jagna upuszcza wiaderko z mlekiem. Biegnie na ratunek. Oblewane dziewczęta kulą się na łóżku. Rozbawieni chłopcy wciąż leją wodę. Wołają dziewczęta. Wpada Jagna. Miotłą wygania chłopców z chałupy. Biegnie za nimi przez podwórze. Chłopcy uciekają w popłochu. Ze stodoły wychodzi mężczyzna. Woła do niego matka. Z przyganą kręci głową. Jasiek rusza do obory. Na podwórzu siedzą dwa psy. Brązowe krowy wychodzą z obory, jedna za drugą. Kwoka grzebie w ziemi. Obok stadko kurcząt. Jasiek prowadzi krowy przez podwórze. Matka wchodzi do izby. Łapie się za głowę. Całuje córki. Załamuje ręce. Bierze w dłonie mokrą pierzynę. Tymczasem Jasiek pędzi na pastwisko 6 krów. Do drzwi chałupy puka 3 chłopców. Otwierają im matka i ojciec. Przyszli my tu po dyngusie i no nas do izby wpuśćcie. Sera, jojek, mleka dajcie i kiełbaski nie żałujcie. Ojciec podaje koszyk z darami. Dobrze, żeście przyszli. Chłodzience dla was. Będzie się nam darzyło. Ej, będzie się nam darzyło. Bóg zapłać chodoki. W chałupie cała rodzina przy zastawionym stole. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, pobłogosław te dary, które będziemy spożywać przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Siadajmy. Przy długim stole nakrytym białym obrusem siada kilkanaście osób. Matka i ojciec u szczytu. Siostra matki, Maryśka, nalewa żuru do glinianej miseczki. Mówi matka. Do męża. Poświęciłeś te pola. No i a będzie rosło. No to niech się zdarzy. Trzeba się modlić. Tak, tak. Jedz, hej, pojedź, potem chyba co będzie ich zaszło. Matka sięga po misę z jajkami na twardo. Wkłada jedno do stojącej przed mężem miseczki z żurem. Bierze okrągły bochen chleba. Kreśli na nim nożem znak krzyża. Odkrawa przylepkę. Po przylepkę sięga syn. Wszyscy już mają po pajdzie. Młodsze córki odrywają palcami miękkisz, wsuwają do ust. Starsi chłopcy jedzą drewnianymi łyżkami żur, zagryzając go chlebem. Starsze córki pogryzają swoje kromki chleba. Matka odkrawa kolejne. Zostało już tylko pół bochna. Na skraju stołu stoi koszyczek z kawałkami sernika. W centrum misa z kraszankami, koszyczek z kiełbasą, a także gliniane garnce ze smalcem i kiszonymi ogórkami. Kościół wśród drzew. Z dachu wznosi się wieżyczka. Polną drogą idą 3 starsze córki. Jasne włosy zaplotły z tyłu. Mają na sobie białe koszule, różnobarwne sznurowane gorsety i suto marszczone spódnice w drobne kwiatki, sięgające za kolana. Za plecami dziewcząt w oddali kościół z wieżyczką. Wody potoku mienią się w słońcu. Nad brzegiem, w wysokich trawach, kryją się 3 młodzieńcy.
każdy ma kubek albo wiaderko z wodą. Na chybotliwą kładkę nad potokiem wchodzi jedna ze starszych córek. Dwie siostry ruszają za nią. Wszystkie trzy są boso, buty trzymają w rękach. Ostrożnie stąpają po kładce, idą na drugi brzeg. Przez kładkę przechodzą gęsiego młodsze siostry i młodsi bracia. Starsze dziewczęta zanurzają stopy w płytkiej wodzie. Trzej młodzieńcy wypadają z ukrycia, oblewają je wodą. Dziewczęta rozbiegają się po kamienistym dnie. Młodzieńcy wycofują się. Dziewczęta wychodzą na brzeg. Do potoku wchodzi ich młodsze rodzeństwo. Chłopiec opryskuje siostry wodą. Wracają młodzieńcy i siostry. Wszyscy oblewają się nawzajem, czerpiąc wodę z potoku. Dłońmi, kubkami, wiaderkami. Trzy młodsze dziewczynki stoją na brzegu. Z rozbawieniem patrzą na oblewających się. Jedna z sióstr odciska wodę ze spódnicy. Przemoczone rodzeństwo wychodzi na brzeg. Chłopiec na odchodne oblewa brata. Słońce prześwituje przez koronę rozłożystego drzewa. Na tle obrazu napisy. Scenariusz Halina Machel. Wystąpili ojciec Stanisław Socha, matka Halina Machel. Córki Ewelina Siepiela, Natalia Siemaszko, Natalia Czuba, Weronika Kulak, Ksenia Hajduk, Emilia Hajduk, Patrycja Kiełbasa, Anna Rodzik. Synowie Konrad Majewski, Arkadiusz Majewski, Wiktor Hajduk, Adam Gaura, Karol Biel, Wojciech Kiełbasa. Siostra Maryśka, Monika Kulak, brat Jasiek, Stanisław Augustyn. Muzyka Kapela Opatkowice, Marcin Korbut, Justyna Chmielak-Korbut. Koordynator projektu Ewelina Siepiela. Podziękowania dla właścicieli gospodarstw, w których mieliśmy możliwość nagrania obrzędów. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2021.